Witam wszystkich w programie Wieczór z ekspertem na kanale Wasze Forum Dialogu. Naszym gościem specjalnym jest dzisiaj dr Piotr Łukasiewicz, polski żołnierz, politolog, dyplomata, pułkownik rezerwy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2012-2014, ambasador Polski w Afganistanie. Dobry wieczór, panie doktorze. Dobry wieczór. Dziękuję za zaproszenie. Putin ogłosił szeroką mobilizację, ale również ogłosił ją Aleksander Łukaszenko. Czemu mają służyć te działania? Czy białoruskie wojska dołączą do tej wojny? Czy jest to tylko chwilowa zasłona dymna? Białoruś jest bardzo interesującym przypadkiem, ponieważ w popularnym odbiorze, w uzasadniony sposób, jest traktowana jako najbliższy zwolennik Rosji w obecnym kształcie, czyli władz przede wszystkim Władimira Putina, jest najbliższym sojusznikiem Łukaszenko z pewnością w Europie. Z pewnością prawidłowo kojarzymy wiele struktur białoruskiego państwa, w tym przede wszystkim armię, służby specjalne, jako pozostające pod wpływem Rosji. Praktycznie, chociaż służby specjalne białoruskie jest akurat ciekawy przypadek, kiedy one wydają się dość autonomiczne, natomiast armia jest faktycznie mocniej podporządkowana tym wspólnym działaniom z dowództwami rosyjskimi. No i wreszcie Białoruś w sposób, co tu dużo mówić, zupełnie haniebny dla siebie, dla Łukaszenko w sposób haniebny dla siebie, bo Białoruś to nie tylko Łukaszenka, udostępniła swoje terytorium do wyprowadzenia inwazji w pierwszym etapie wojny, czyli po 24 lutego. I do tej pory bodajże wciąż rakiety rosyjskie wylatują z terytorium Białorusi, są wystrzeliwane z terytorium Białorusi, co no, stawiałoby Białoruś no, niemalże jednoznacznie po stronie Rosji w tej inwazji. No ale tutaj znaczy się kilka takich ale, które oczywiście może nie mogą nie być jakoś specjalnie przekonywujące albo specjalnie usprawiedliwiające Łukaszenka, ale jednak są pewnymi ale. To znaczy, no właśnie, Ukraina, wojna w Ukrainie dla Rosji przebiega niekorzystnie. Rosja przede wszystkim poszukuje uzupełnień rezerw czy też odwodów wojskowych, takich braków, do uzupełnienia swoich braków. No i wojsko białoruskie, nieliczne, bo tam w końcu jest chyba 45 tysięcy żołnierzy w sumie, niezbyt też wysokiej jakości, mogłaby taki odwód ustanowić. Mogłaby chociażby jakimś wejściem od północy, powtórzeniem takiego manewru wokół Kijowa, mogłaby no, przysporzyć obrońcom ukraińskim wiele kłopotów. Jednak z jakichś względów tego nie robi. Łukaszenka, zdaje się, wybrał taką no, życzliwą neutralność, w tym sensie, że owszem, tak jak powiedzieliśmy, udostępnia, bardzo otwarcie gra po stronie Rosji, natomiast no, tych jeszcze nie ma tego domknięcia, czyli po prostu żołnierze białoruscy najwyraźniej wciąż jeszcze nie biorą udziału w walkach. Sprytnie zachował się miesiąc, może półtora miesiąca temu, kiedy okazało się, że Rosjanie jednak potrzebują uzupełnienia swoich zapasów materiałowych. Łukaszenka, zdaje się, przekazał im 12 tysięcy ton amunicji, co jednocześnie poza bardzo miłym gestem pod adresem Putina i jego żołnierzy, jego wojskowych, było również, dało Łukaszence powód do usprawiedliwienia się. No słuchajcie, na zasadzie dałem wam całą amunicję, jaką miałem, znaczy większość moich zapasów, to powinno wystarczyć jako wsparcie, a nie moi żołnierze osobiście. Oczywiście Łukaszenka boi się z powodów wewnętrznych, jakiegoś głębszego zaangażowania. Pewnie swojej armii może być dość pewny, jeśli chodzi o system własnej, swojej władzy. I ta armia pewnie by weszła, gdyby dostała taki rozkaz. Natomiast no, już społeczeństwo białoruskie raczej tutaj ma bardzo pasywne nastawienie do wojny po prostu, w ogóle do działań wojennych. I mogłoby się to skończyć, no, zaledwie 2-3 lata temu mieliśmy do czynienia na Białorusi z wystąpieniami publicznymi. Całą tą historię tragiczną przecież opozycji białoruskiej znamy dobrze, no ale jednak ona tam istnieje, ona nie zniknęła. I to niezadowolenie, które przecież w Rosji się tak mocno objawia w tej chwili, również Białorusi mogłoby mocno Łukaszence zaszkodzić. Tam jeszcze w tej Ukrainie działają te wolne bataliony, czy też pułki, nawet się nazywają Kostusia Kalinowskiego. Taki sobie przyjęli symbol, czyli takiego dawnego polsko-białorusko-ukraińskiego działacza niepodległościowego jeszcze z XIX wieku. Więc
ci żołnierze też przedstawiają jakąś wartość bojową i ich przejście do Białorusi mogłoby mocno zaszkodzić władzy Łukaszenki, więc on chyba wydaje się, pomimo całej, jakby pomimo swojego oczywistego sprzyjania Putinowi, bo przecież Putin jest też jakoś tam jednym z fundamentów władzy Łukaszenki, no jednak to zaangażowanie jest na zasadzie: jestem z tobą, ale jakby co, to jestem trochę, jakby co, to byłem poza. I to również służy temu, tej grze, którą Łukaszenka grał przez ostatnie, no już ponad 20, chyba 8 lat, tak, swojej władzy wobec Europy. Raz pokazuje się jako liberał, w cudzysłowie, a raz pokazuje się jako despota i w ten sposób mu się udało utrzymać się w tym kraju u władzy przez te prawie 3 dekady. A z kolei dzisiaj w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej ratyfikowane przyłączenie terenów Ukrainy Donieckiej, Ługańskiej i Zaporowskiej i Chersońskiej Ludowej Republiki do Rosji. Jakie będą kolejne kroki Putina, jak to już zaanektują, bo jeszcze chyba przed nimi Senat bodajże. To taki dowcip chyba krąży gdzieś po sieci, że Łymań przez moment był Rosją, teraz występuje, trzeba będzie poprawiać to referendum, bo Łymań właśnie przestał być w obwodzie ługańskim, przestał być częścią Rosji. No więc to jest tak, to jest oczywiście tak jako dowcip, ale też ta droga aneksyjna, droga referendów, oczywiście my łatwo możemy powiedzieć, że to są pozory prawa, tak? Znaczy z naszego punktu widzenia jest to z punktu widzenia prawa międzynarodowego, społeczności międzynarodowej, która to prawo jakoś tam stanowi, reguluje, są to oczywiście bezprawne działania i nie mające żadnych podstaw, żadnych nawet sankcji, nawet tam się pojawił się tam bodajże chyba jeden jakiś nieco zwariowany obserwator niemiecki, który powiedział, że wszystko jest świetnie zorganizowane, on był, zdaje się, w Chersoniu. I tyle go widzieli. Więc nie ma to żadnych podstaw. To nie tak powinno oczywiście wyglądać, bo też referenda wolnościowe, niepodległościowe są praktykowane mają sankcje ONZ-u, żeby wspomnieć chociażby referendum w Kaszmirze w 1948 roku, do tej pory niewykonane. No w każdym razie ta procedura jest z naszego punktu widzenia jest bezprawna. Z punktu widzenia Rosji natomiast ona ma tę sankcję, przypominającą zresztą, jeśli część z Państwa może pamiętać historię 1939 roku, 1938, 1939, 1940, kiedy Związek Radziecki anektował Litwę, Łotwę, Estonię, Ukrainę, Białoruś i tak dalej. Te państwa, które, zwłaszcza te państwa bałtyckie, które istniały, czy Białoruś nie istniała, ale te państwa bałtyckie istniały przed wojną. Tam również przeprowadzono referenda, więc jakby ten cały mechanizm Rosjanie mają przećwiczony. Te referenda miały podobne wyniki, zresztą 93% i tak dalej. To samo, co pojawiło się w Zaporożu i w Donbasie kilka dni temu. Więc jakby ten mechanizm jest przećwiczony. On jest ważny. Nie jest ważny z punktu widzenia prawa międzynarodowego, ale jest ważny z punktu widzenia państwa rosyjskiego, ponieważ on jakby ustawia Rosjanom, że tak powiem, tak brzydkie słowo, przyszłą narrację. To znaczy, że myśmy już przeszli jakiś tutaj, prawda, proces prawny, to już jest zatwierdzone, to już jest, to Duma się wypowiedziała i tak dalej. To wiąże ręce i Putinowi, tak powiem, samo wiąże ręce Putinowi, sam sobie związał tym ręce, ale również proszę zwrócić uwagę, że jeżeli fantazjujemy o jakimś następcy Putina, o jakichś nowych rządach, które miały po tym człowieku przyjść w różny sposób, już nie abstrahując od tego, czy on będzie zniesiony w sposób zamachowy, czy też naturalnie nastąpi jakaś zmiana władzy, to jednak to w prawie rosyjskim będzie obowiązywało. I tu jest oczywiście, jeśli spodziewamy się wielkiej rewolucji w Rosji, której ja się zresztą nie spodziewam, no to być może nie będzie obowiązywało, ale jeśli tej rewolucji nie będzie, będzie jakaś zmiana władzy tak zwana pokojowa, Putin zostanie odsunięty, to jednak to prawo będzie obowiązywało jego następcę, co jakby pokazuje też pewną trwałość, kontynuację tego takiego modelu działania państwa rosyjskiego, jaki obserwujemy przez ostatnie, no już nie tylko 30 lat, ale nawet powiedziałbym od więcej niż kilkudziesięciu lat. Więc to jakby to ma znaczenie dla rozmowy o przyszłości Rosji również, o kształcie Rosji, jaki wyłoni się po tej, nie mam wątpliwości, niekorzystnej, błędnej i strategicznie nietrafionej decyzji, jaką było wywołanie wojny z Ukrainą. No właśnie, wspomniał pan Łymań.
Umówmy się, że Ukraina zaczyna wypychać Rosjan ze swoich terenów. Ponoć Rosjanie z Łymana uciekali aż 140 km dalej. Czy będziemy w takim razie obserwatorami większych sukcesów Ukrainy, zanim nadciągną nowo zmobilizowane wojska rosyjskie? Ja dzisiaj przeczytałem tweeta człowieka, który pomylił się pod każdym względem, ale ma wielkie nazwisko, Francis Fukuyama. Z pewnością panom i państwu znany filozof polityki, historyk, ale przede wszystkim profesor stosunków międzynarodowych, który przewiduje, że w ciągu następnej kilku dni, 10 dni w Rosji nastąpi jakiś kolaps, jakieś wielkie przesilenie. On się pomylił, tak powiedziałem, w wielu swoich sprawach. No mam nadzieję, że się tutaj nie pomyli. Przełom pod Charkowem, to też jakby trzeba się przyjrzeć tym poszczególnym krokom, które zostały w ciągu ostatnich 2-3 tygodni wykonane, we wrześniu głównie, to się od września zaczęło. Przepraszam. Przełom pod Charkowem spowodowany był tym, że Rosjanie praktycznie opuścili te rejony, pozostawiając tam niewiele jednostek słabiej bronionych, przerzucali swoje jednostki na południe głównie, przeczuciu, że będzie tam się skupią działania ukraińskie i dlatego Ukraińcy weszli tak szybko i tak mocno weszli w ten teren, no mówię, praktycznie niebroniony, aczkolwiek no to nie zmniejsza jakby wagi i przełomowości tej operacji, którą wykonali po, bodajże ona się 4 września rozpoczęła. Więc to było na pewno wyjątkowe osiągnięcie, aczkolwiek mówię, umożliwione przez samą postawę defensywną samych Rosjan. To, co obserwujemy od 2 dni zaledwie, ale wcześniej jeszcze trwała przecież ta ofensywa tak zwana południowa, czyli wokół Chersonia, ma już, wydaje się, nieco inny charakter. Ona wynika z długotrwałego wyniszczania wojsk rosyjskich przez Ukraińców. Za cenę też, to nie jest tak, że Ukraińcy nie ponoszą strat w tej wojnie. Za cenę wielkich strat, za cenę wielkich poświęceń, ale również takiego no, jednak mimo wszystko do dość sprytnego dowodzenia mniejszymi siłami niż Rosjanie, albo może lepiej słabiej uzbrojonymi wciąż jeszcze siłami niż Rosjanie. Jednak generał Załużny i jego generałowie prowadzą to, co się czasami nazywa taki manewrowy sposób działania. Tak? W nomenklaturze natowskiej to jest stosowane. To jest armia natowska de facto, jeśli chodzi o sposób działania, organizację sił zbrojnych i tak dalej. I oni prowadzą takie manewry zaczepne po prostu, które próbują punktować Rosjan w słabszych punktach, niszczą ich zapasy. Centra dowodzenia, centra łączności i tak dalej, tak dalej. To widzimy w ostatnich kilku miesiącach i dzięki temu osiągnęli sytuację taką jak dzisiaj, czyli to wdarcie się, ten włom w ugrupowanie rosyjskie na południu, teraz czytałem ostatnio, 30 km już weszli, więc to jest całkiem niezłe tempo, spowodowane jest nieco innymi uwarunkowaniami niż te wschodnie wymienione przeze mnie. No ale oczywiście pozostaje pytanie, czy to będzie jakby, będzie się to dało przekuć w sukces. Na wschodzie widzimy, że już Ukraińcy doszli do pewnego momentu, do Skołu, próbują pewnie dojść do Siewierodoniecka, ale to wciąż będzie tylko Siewierodoniecka. Gdzie tam jeszcze cały Donbas, prawda? Więc to jest jakby długa kampania prawdopodobnie, nas czeka, ich czeka w Donbasie. Tutaj, jeśli chodzi o południe, nie chcę pospekuluję trochę. Mogę odnieść wrażenie, że jeśli tak spojrzymy na tę kampanię wojskową z politycznego punktu widzenia, dla Kremla, dla Putina najważniejsze jest utrzymanie dostępu do Krymu. Znaczy, Krym jest perłą w koronie. W tej czapce Monachomacha, którą Putin sobie założył, carskiej. I to jest absolutny klucz do zrozumienia jego prezydentury. Wszystko było temu podporządkowane i wszystko to, co nastąpiło po tym, jest jakby wokół Krymu się kręci. Więc sądzę, że nawet może być takie myślenie po stronie rosyjskiej, że ważniejszy jest ten kierunek południowy. Tam należy wzmacniać obecność, nawet kosztem osłabienia tej flanki, powiedzmy, donbaskiej. Wszystko to zmierza, krótko mówiąc, do jednego wniosku, że to ta kampania się zapowiada na długą kampanię, bo będzie trwała zimą, pewnie nieco osłabną walki, a wprowadzenie tych sił mobilizacyjnych, tych 100 tysięcy, 200, 300, miliona, bo to już różne tam liczby latają, co Rosjanie mogą zmobilizować, tylko ją przedłuży. I oczywiście, powiedziawszy to wszystko, zakładając długą kampanię, o której również pisał generał Załużny w swoim artykule sprzed miesiąca już,
gdzie przewidywał walki w 2023 roku, no można też to powiedzieć, no tak jak Francis Fukuyama, a może za 10 dni nastąpi jakiś kolaps dalszy sił rosyjskich. Może morale, które widzimy, że jest chyba nie najwyższej jakości po stronie rosyjskiej w odróżnieniu do ducha bojowego Ukraińców, że to morale zagra tak, jak zagrywało czasami w historii w 1917 roku, chociażby kiedy żołnierze rzucali broń i szli do domu. Ale to jest z kolei no, coś, czego co trudno jakby analizować też. Czy możemy się spodziewać tak długiej wojny jak Wietnam z Ameryką? No. Takiej ponad 20-letniej wojny? Ja może powiem bliżej o wojnie, której, lepiej mogę się powiedzieć o wojnie, którą sam obserwowałem, w której uczestniczyłem, czyli wojnie i irackiej, i afgańskiej przede wszystkim. Nam się wydawało w Afganistanie, że każda kolejna kampania, tak zwana wiosenna talibów i kontrofensywa wiosenna NATO, ISAF-u, będzie tą ostatnią, że to już jest w zasadzie moment, kiedy decydują się losy Afganistanu. I tak przez 20 lat się decydowały. Więc przewidywanie, tak jak mówię, większość ekspertów, ale też mówię, przeczytałem z wielkim zainteresowaniem, polecam Państwu ten bardzo ciekawy artykuł Załużnego sprzed miesiąca, to się ukazało chyba w Kiev Independent albo Kiev News, coś takiego, tak jednym z tych portali informacyjnych ukraińskich. On przewiduje wytężoną walkę w 2023 roku właśnie o Krym. Apelując zresztą do społeczności międzynarodowej o to, że ten Krym będzie centralnym punktem, nawet nie tyle dla tożsamości ukraińskiej, czy też odzyskania swoich ziem, bo to jest jakby jedna, ten duchowy wymiar Krymu jest dla Ukraińców ważny oczywiście, ale z takiego Załużny też pisze o czysto logistycznych aspektach Krymu, to znaczy możliwości utrzymania wojsk w tym pasie Morza Azowskiego do Morza Czarnego, zaopatrywanych drogą morską, czy też tą drogą lądową przez most kerczeński, właśnie z Krymu. I to jest to centrum logistyczne Rosjan, które Ukraińcy muszą zdobyć, żeby pozbyć się Rosjan w całości ze swojego południowego wybrzeża, znaczy z wybrzeża Morza Czarnego i Morza Azowskiego przede wszystkim. Więc no, mówię, to jest przewidywanie na 2023 rok. Mówią też o tym, że do końca tego roku chcieliby wypchnąć Rosjan całkowicie, no ale znowuż, liczymy, że będzie to szybciej, że ten kolaps rosyjski może nastąpić, a może wręcz przeciwnie, może on nie nastąpić, więc no, jednak to ja osobiście uważam, już kończąc, że to wprowadzenie tych powiedzmy 300 tysięcy już przysłowiowych rekrutów, które minister Szojgu zapowiedział, no że to będzie jednak miało jakieś znaczenie. Pomijając morale, pomijając ich jakość, pomijając ich samo wstawienie 300 tysięcy mężczyzn w jakiś teren, no, sprawia, że powtórka ofensywy charkowskiej byłaby trudniejsza. Po upadku Łymana narastało strasznie napięcie po blogerach rosyjskich i oczywiście też wojskowych, i nawet Prigodzin i Kadyrow skrytykowali generałów oraz nawet Putina, chyba bodajże Putina. Czy uważa pan, że są pęknięcia w środku władzy tam na Krymie? Na Kremlu, przepraszam. Ta kategoria tych blogerów wojskowych jest w ogóle samą sobie bardzo ciekawą kategorią ludzi, bo to jest, zdaje się, jedyni w miarę niecenzurowani, dostępni, dość rzecz realistycznie oceniający rzeczywistość ludzie w Rosji, bo no, telewizja, prasa i tak dalej są całkowicie podporządkowane. Jednak znalazła się taka nisza dla specjalistów wojskowych, którzy analizują sytuację i przestrzegają, że sytuacja jest bardzo niekorzystna dla Rosjan. Dlaczego to robią? Ano dlatego, że są przede wszystkim jakimiś a to wielkorusami, a to nacjonalistami, a to mają ten, no, powiem tak, patriotyzm rosyjski rozbudowany ponad wszelką miarę. I mówią o tych błędach, mówią z pozycji ciśnijmy mocniej, tak? Znaczy to jest, że jeszcze więcej wysiłku, jeszcze więcej zaangażowania, wtedy się uda tak naprawdę. Więc z pewnością słuchanie ich jest ciekawe. Sam osobiście lubię to czytać, bo to jest interesujące poznawczo i wydaje się jakimś tam w miarę interesującym źródłem wiedzy na temat tego, co się dzieje na froncie. Natomiast za tym stoi dość nieprzyjemna idea eskalacji wojny i to towarzystwo takie propozycje przedstawia właśnie. Pytanie też, no, czemu oni służą Putinowi, znaczy Kremlowi? No, służą no właśnie temu, żeby okazać się przydatnymi, kiedy trzeba będzie eskalować sytuację.
Pańskie pytanie dotyczyło tego, czy czeka nas jakiś zamach na Kremlu. No. Nie, nie, nie. Chodziło mi o to, że czy wypadało na przykład temu Prigożynowi i Kadyrowi skrytykować generałów oraz nawet samego chyba Putina, o ile się nie mylę. No oni tam chyba się zatrzymali w porę, raczej się koncentruje się na Monie ich krytyka, jeszcze Putina nie dociera, to jest na zasadzie troszkę tej znanej nam bajki dobry car i źli bojarowie, którzy tam robią swoje, a car jest ponad tym wszystkim i dba o lud rosyjski. To też jest interesujący, znaczy ja patrzę na Prigożina, na Jewgenija Prigożina, przypomnijmy takiego oligarchę, który zwany był kucharzem Putina, to znaczy człowiekiem, który dostarczał catering na Kreml, a później był na tyle zdeterminowany, że jego firma najpierw cateringowa, później założył firmę tą tak zwaną najemniczą, kontraktorską, wojskową, była środkiem do realizacji polityki zagranicznej Rosji w różnych miejscach, w Libii, w centralnej Afryce, w Syrii, no, w Ukrainie również. I on wyrasta na kogoś takiego, znowu odwołam się do terminologii afgańskiej, do takiego rosyjskiego warlorda. Znamy oligarchów rosyjskich, wiemy, że są to ludzie niesłychanie majętni, dorobili się na rosyjskim majątku, na złożach naturalnych przede wszystkim i na korzystnych układach z Kremlem. Natomiast jeszcze warlordów, to znaczy ludzi posiadających własne armie, własne, że tak powiem, wycinki, własne księstwa udzielne i własne armie, jeszcze w Rosji nie było po 90 roku. A Prigożin wydaje się być takim, no, takim modelem takiego właśnie warlorda. Człowiek, który z lubością prezentuje, pozwala się nagrywać w czasie jakichś takich pseudo-odpraw wojskowych, w czasie werbowania tych więźniów do swojej formacji. Czy on to robi specjalnie? To nie są przypadkowe nagrania, tylko są to nagrania pokazujące, no właśnie, jak Jewgeni Prigożin działa na rzecz silnej Rosji. No, wielu traktuje, to jest pewnie jakaś taka kremlinologia, wielu traktuje go jako człowieka całkowicie podległego Putinowi, zależnego od Putina, no ale jednak posiadanie własnej armii, armijki takiej powiedzmy, najemniczej, jest faktem, który warto odnotować, że zresztą chyba Putin zgodził się, żeby inni oligarchowie również podobne inicjatywy prowadzili, co, jak mówię, byłoby już nie oligarchizacją Rosji, ale właśnie warlordyzacją Rosji. No bo też trudniej takiego człowieka, po prostu trudniej go aresztować, jeśli by podskakiwał, niż takiego, który po prostu nie ma swoich żołnierzy. Więc Prigożin jest ciekawym przypadkiem. Sam Kadyrow, Ramzan Kadyrow, czyli ten no, bataszka, czasami się o nim mówi, Czeczeni, również jest ciekawy z innego punktu widzenia. Otóż on od początku krytykował mocno działania sztabu generalnego i w ogóle dowództwa rosyjskiego w wojnie ukraińskiej. Natomiast kiedy przyszło do tej wielkiej mobilizacji, on tu trochę tak, można powiedzieć, fiknął w tym sensie, że powiedział, no myśmy już wydali 254% normy, żeśmy spełnili, jeśli chodzi o mobilizację, co można odczytywać jako pewnego rodzaju takie no, lekkie wycofywanie się. Jest jakiś ferment w tych republikach, którego no ja dokładnie nie znam, nie znamy dokładnie jakości tego, czy też skali tego fermentu. I w Dagestanie, i w Czeczenii, gdzieś jakieś matki protestują, jakieś kobiety wychodzą, jacyś mężczyźni się, że tak powiem, niechętnie wyrażają na temat wojny, co kazało przypuszczać, że Kadyrow rozumie te trendy wśród swoich ludzi i Nie chcę powiedzieć za dużo, że on się przygotowuje na czasy po Putinie, bo to nie tak działa. To moim zdaniem oni są mocno ze sobą powiązani, los Putina z losem Kadyrowa. Natomiast jest tutaj jakiś taki ciekawy trend do obserwowania i niekoniecznie jednoznaczny on jest. Czy możemy być świadkami nieracjonalnego zachowania ze strony Putina, kiedy zacznie właśnie tracić to poparcie nie tylko wśród swoich generałów, wśród tutaj oligarchów, ale również może być tak, że no Chinom się nie spodoba też to, co robi, chociaż Chiny są dzisiaj dużym beneficjentem złóż z Rosji. Ale czy możemy właśnie być świadkami tego, że zacznie, nie wiem, jeszcze bardziej niszczyć infrastrukturę cywilną na Ukrainie? No, troszkę zadał pan chyba trzy takie ciekawe, poruszył wątki, bo nieracjonalność Putina,
zachowanie Chin i jeszcze eskalacja działań, może od tego ostatniego zacznę. Myślę, że tutaj dla Putina nie ma znaczenia eskalacja działań, w tym sensie, że terroryzowanie Ukrainy jest jego narzędziem i jest też jego celem oczywiście, niszczenie infrastruktury i przemysłu zbrojeniowego przede wszystkim, również struktury energetycznej jest jego celem i to jest jeden z celów tej wojny. Jeśli nawet Ukrainy nie zdobędziemy całej, to zniszczymy ją tak, że nie będzie stanowiła przez następną dekadę zagrożenia, wyzwania dla Rosji, prawda? Zwłaszcza jeśli Zachód ją opuści w jakimś tam sensie, takie jest przewidywanie Putina. Oczywiście tak próbuje rekonstruować jego tok myślenia. Więc to jakby dla Putina nie jest problemem. Idąc znowu od końca, to pytanie o Chiny, no też wydaje mi się ciekawe, że prezydent Xi Jinping, oczywiście on się kieruje własną logiką i własnymi celami, głównie wewnętrznymi, umocnienia swojej pozycji przed zbliżającym się, chyba 16 października jest zjazd Komunistycznej Partii Chin, która nada mu po raz pierwszy w dziejach nowoczesnych Chin trzecią kadencję na tym stanowisku przywódcy chińskiego, czyli szefa partii, szefa rządu i szefa sił zbrojnych. Jest to sytuacja bezprecedensowa w historii komunistycznych Chin, gdzie zawsze było takie kolektywne dość zarządzanie, zwłaszcza od czasów Mao Tse-tunga. Zatem no, Xi Jinping stoi przed dużym wyzwaniem takim własnej polityki wewnętrznej, kryzysu, restrykcji covidowych, nadmiernych jak się wydaje, dużego spadku popularności Chin, zwłaszcza w Europie, na skutek no, tych czasów covidowych. Do tego jeszcze no, kryzys, no, znaczy kryzys ekonomiczny plus jeszcze bezrobocie i tak dalej. Znaczy to są te problemy, z którym on się mierzy. No i teraz Xi Jinping 20 chyba, kiedy było to spotkanie, 4 lutego. Spotkał po olimpiadzie, spotkał się z Putinem i zadeklarowali wieczną przyjaźń, niepodważalną przyjaźń. I okej, Chiny wspierały Rosję w tym jej dziele zniszczenia Ukrainy, w tym sensie, że politycznie dawały pewną jakby osłonę i deklarowały przynajmniej sojusz z Chinami, mówiąc, że to jest wojna z winy NATO i tak dalej. No, pamiętacie Państwo pewnie te wypowiedzi chińskich przywódców. Po czym nagle okazało się, no dobrze jest być po stronie wygrywającej, tak? No, czyli tak się wydawało, że Rosja będzie wygrywała, nagle okazało się, że Rosja raczej przegrywa, że Putin traci swoje opcje, zawężają się to jego pole manewru, a armia rosyjska no, okazała się taka, jaką ją widzimy, prawda? Czyli słaba, źle wyszkolona i nieprzygotowana do takiej operacji. No i teraz prezydent chiński stoi w przypadku, właśnie mając te wszystkie kłopoty na głowie, on stoi w takim złym towarzystwie po prostu. A jeszcze groźby wojny atomowej do tego dochodzą, które no, celem Chin, znaczy Chiny, wielkość Chin polega na tym, że jest stabilność wokół jej granic, ale też ich rola globalna polega że również na globalnej stabilności. Jedynym problemem chińskim jest Tajwan i jego przyłączenie, a nie Chiny nie chcą wojny, bo to zakłóca jakby ten spokój ekonomiczny, z którego one czerpały. Więc no, można domyślać się, że to nie jest postawa, która Rosjanie nie budzą jakby takiego entuzjazmu, jak jeszcze budzili 6 miesięcy temu. Zresztą Chińczycy dają dowody. W Samarkandzie na spotkaniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy Putin zdaje się musiał się tłumaczyć Xi Jinpingowi, dlaczego ta wojna jeszcze trwa. MSZ chiński w ostatnich tygodniach co chwilę mówi o tym, że trzeba wrócić do rozmów pokojowych. To są intensywne sygnały świadczące nie o wycofaniu się z tego poparcia, bo to jest niemożliwe, żeby oni się zerwali swój sojusz, ale słabnięciu tego poparcia, lekkim dystansowaniu się, użycie broni atomowej, tutaj dochodzimy do pierwszego pańskiego pytania, czyli nieracjonalności Putina, no byłoby czymś, co... Też nieracjonalność trudno racjonalnie komentować, ale myślę, że to również w kalkulacjach chińskich byłoby to niezwykle istotne zaburzenie. Znaczy to byłaby zmiana historii świata, krótko mówiąc, i tutaj nie ma co małych słów stosować. Po prostu nie byłoby to na rękę Chińczykom i myślę, że zarówno Chiny, jak i Indie, o których często zapominamy w tej układance, ich dyplomaci wysyłają dość mocniejsze sygnały prywatnie, że tak powiem, władzom rosyjskim, nie róbcie tego, starajcie się znaleźć jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji.
A że Rosjanie nie znajdują takiego wyjścia, no to się Chińczycy dystansują po prostu. No właśnie, jeszcze jedna rzecz o tej racjonalności. Dzisiaj, 3 godziny temu, pojawiła się relacja, jakoby to nuklearny pociąg wyruszył z Rosji. Czy jest to w takim razie realny straszak na Zachód? Czy myśli pan, że Putin byłby w stanie w ogóle użyć jakiejkolwiek broni nuklearnej? Czy może użyć infrastruktury nuklearnych reaktorów na Ukrainie, aby spowodować konflikt jeszcze większy? Niewątpliwie. Z tym pierwszym się zdaniem się wypada się tylko zgodzić i stąd ostatnią popularność filmu Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę atomową. Więc te strachy są jak najbardziej zrozumiałe. Też nie ma się co ich wstydzić nawet, że się człowiek tego obawia. Natomiast już tam mówiąc bardziej na pańskie pytanie, czy rzeczywiście pojawiły się jakieś filmy z nagraniem tego pociągu, tam zdaje się taki analityk internetowy jest Konrad Muzyka, rozpoznał w tych ciężarówkach rzekomo sprzęt należący do jednego z dyrektoriatów odpowiedzialnych za broń atomową w rosyjskim MON-ie. Ja nie wiem, nie znam się aż tak dobrze, znaczy nie znam się w ogóle na typach sprzętu rosyjskiego poza jakimś tam ogólną wiedzą. No, zakładam, że może to być taki sprzęt. No okej, okay, no jest to jakieś przesunięcie. Nie wiemy tak naprawdę, czy to jest przesunięcie bojowe, czy też jakiś transport bojowy, czy może transport na ćwiczenia, które przecież Rosjanie odbywają dość dużo. Z drugiej strony Amerykanie gdzieś tam wynalazłem taką notkę 3 dni temu, uruchomili swoje 3 samoloty jeszcze wybudowane w czasach zimnej wojny, w latach 60. bodajże były 4, jeden się rozbił, 3 samoloty na Alasce, które latają nad Alaską i śledzą, monitorują rosyjskie wyrzutnie, te mobilne, bo Rosjanie nie mają silosów, mają raczej przede wszystkim mają wyrzutnie, jeśli chodzi o naziemny sprzęt, mają mobilne wyrzutnie. I one do tego służyły, te samoloty. I teraz no, Rosjanie pokazali, czy Amerykanie wystartowali z tymi samolotami w ciągu ostatniego tygodnia, pokazując no, to samo co Rosjanie, że obserwujemy, że tak powiem, gest za gest, symbol za symbol. Bo w tej rozgrywce atomowej te symbole, to odstraszanie, czy to jest istota jakby posiadania broni atomowej, że się odstrasza tą bronią, a jej się nie używa. One występują. Więc zakładając, że to, co Konrad Muzyka rozpoznał jako sprzęt nuklearny, czy służący działaniom nuklearnym Rosji, no zostało znalazł swoją odpowiedź w postaci tych amerykańskich manewrów. A mówiąc też, jest wielki problem z analizowaniem możliwości użycia broni nuklearnej, bo można oczywiście się straszyć. I tego dość pełno jest takich artykułów ostatnio, zresztą sami piszę, o tym, jak może wyglądać wojna atomowa. I no, różne spekulacje, co można zaatakować, co można... Natomiast tak już tak analitycznie mówiąc, bardzo poważnie, poważniej niż tak publicystycznie, niezwykle trudno jest to analizować tak naprawdę. Bo jak powiedziałem, wojna atomowa, do tej pory nie było wojny atomowej między mocarstwami atomowymi. Był oczywiście atak na Nagasaki i Hiroshima, zupełnie inne okoliczności. Wojna zimna była, że tak powiem, zimną wojną atomową, w tym sensie, że mocarstwa groziły sobie, co zrobią na wypadek ataku. No właśnie, że wojna atomowa jest wojną obronną przede wszystkim. Jeśli Państwo widzicie te tak zwane doktryny nuklearne krajów, państw, one przede wszystkim mówią, co się wydarzy na wypadek, gdy zauważymy, że są otwierane silosy, gdy jest jakiś wybuch atomowy, gdy jest zagrożenie infrastruktury nuklearnej, gdy jest ryzyko upadku państwa. To mówię tutaj, cytuję doktrynę rosyjską. Amerykanie mają zresztą bardzo lustrzane niejako te. Natomiast nikt nie publikuje doktryny pierwszego użycia. Kiedy ja mogę użyć broni atomowej, żeby zaatakować przeciwnika? I o ile bardzo łatwo sobie wyobrazić sposób działania amerykańskich sił nuklearnych, francuskich, rosyjskich, niemieckich, nawet izraelskich, no, Izrael to szczególny przypadek, ale no powiedzmy tych głównych mocarstw nuklearnych, o tyle trudno sobie wyobrazić ścieżkę dowodzenia, ścieżkę podejmowania decyzji w przypadku ataku atomowego na państwo nieatomowe. A z tym, zdaje się, mamy tutaj do czynienia. Nie wiem, czy to jest jakoś uspokajające. Ja jestem cały czas przekonany, studiując literaturę, raporty i tak dalej, że broń atomowa pozostanie bronią odstraszającą, nie będzie użyta przez Rosję w tym konflikcie. W tym moim przekonaniu, że jest to niskie prawdopodobieństwo, mam chwilę zachwiania, kiedy słyszę Jake'a Sullivana, doradcę do spraw bezpieczeństwa, który mówi, że wysyła ostrzeżenia prywatne do
na Kreml, co się stanie, jak Amerykanie zareagują na taki przypadek po stronie rosyjskiej. Więc oczywiście można powiedzieć, że jest takie niewielkie ryzyko użycia broni atomowej, które być może, nie wiem czy to na monitorze widać, być może wzrosło do takiego. No, więc to bardzo trudno się analizuje, że tak powiem, bo tu są już kwestie, nawet psychologii wchodzą w grę. Wojskowo wydaje się, że żeby... wiele mówimy o tym użyciu takim, żeby postraszyć Ukraińców, tak, że oni tam nacierają na, powiedzmy, będą nacierali na Donieck, no to wtedy ich postraszymy i oni się przestraszą i uciekną i przestaną nacierać. No okej, okay, to jest jakiś argument taki polityczno-psychologiczny, ale obawiam się, żeby się Ukraińcy nie przestraszyli. Żeby to miało efekt wojskowy, trzeba byłoby tymi tak zwanymi taktycznymi nuklearnymi ładunkami obrzucić cały front ukraiński, żeby to odniosło jakiś efekt, prawda? Przecież te siły to nie jest zwarta kolumna ukraińskich piechurów, którzy idzie czwórkami czy ósemkami do boju przeciwko Rosjanom. To są jednostki raczej rozproszone, działające w dużym rozproszeniu, więc trzeba byłoby tych środków użyć dużo, co już nie byłoby jednym ostrzeżeniem, ale po prostu zmasowanym ostrzałem artylerią nuklearną na przykład. Prawda? Więc to jakby tutaj te scenariusze są tutaj strasznie, strasznie trudne do... Znaczy ciekawe na pewno, fascynujące, jak ktoś by powiedział, ale też trudne do przeanalizowania. I też użycie tej broni nie dawałoby chyba takiego efektu, jak Putin mógłby się spodziewać, czy też jak my myślimy, że Putin by się spodziewał. Oby nie. Panie doktorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję bardzo. Miłego wieczoru. Miłego wieczoru życzę.